Jest z nami Mateusz Makarowski, którego walkę już ogłoszono w obronie pasa. Pierwsza obrona, jakie wrażenia? Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry, witam. Jakie wrażenia, ale po czym? Z pasem, tak przyzwyczaiłeś się już? No, pozwoli się przyzwyczajam. Mam nadzieję, że to będzie trwało cały czas. Adrian Błeszyński to się nie rozstawał z pasem, chyba ty też. No, raczej się nie rozstaję. No, jak idę na trening, to go zostawiam w domu, nie idę z nim na miasto. Jak zdrowie w ogóle? No, bardzo dobrze, dzięki Bogu. Zawsze zostawiasz w tych walkach multum z tego zdrowia. Raczej często gorzej wyglądam, jak ze zdrowiem jest wszystko okej, ale czasami no, źle wyglądam, nie? Słuchaj, w tej chwili co? Zacząłeś już przygotowania, widziałem Sasza Mojsa, wszyscy sparring partnerzy dopisują? Tak jest, tak jest. Wszyscy trenujemy, mało kontuzji, dużo sparring partnerów. Też jeździmy trochę po Polsce, do Łodzi, do chłopaków z Łodzi, do Zenitu, do braci Kopera, do Orzepy. I Patryk Kaczmartyk często z chłopakami z Radomia też przyjeżdża, więc bardzo... Jest z kim robić. Tak, jest z kim robić. Dziękujemy chłopakom. Dzisiaj spotkałeś się z trenerem Bańkowskim, twoim pierwszym trenerem. Dzisiaj rozmowa taka, widziałem, pod napięciem. Nie pod napięciem, śmialiśmy się. No. Trener w porządku gość, nie? Fajny kaszkiecik miał, to mu spropsowałem go i tyle, co nie? Ale widzę, że gdzieś tam masz sentyment do trenera. No tak, lubię go, bo to był może nie pierwszy, ale drugi i z nim bardzo dużo czasu spędziłem. Dużo rzeczy mnie bardzo dobrych nauczył, więc dziękuję mu za to, ale no, teraz jestem w innym klubie ale cały czas kontakt utrzymujemy, w bardzo dobrych relacjach, zawsze po walce tam jeżdżę, pogadać, przywitać się z chłopakami, bo to moi chłopaki z Rzeszowa, Sergiusz teraz się bije właśnie, jak rozmawiamy, no to są moi kumple, bardzo dobrze. Słuchaj, rywal, jak w ogóle oceniasz wybór tego rywala i co myślisz o jego stylu? No ogólnie mega dobry, nie? Zapaśnik, bardzo dobrze dusi, więc bardzo, bardzo dobrze ogólnie w parterze jest. Nie? No, to robimy bardzo dużo obron parteru, no i żeby się do tego parteru w ogóle nie dążyć. No. Nie ma tajemnic dla ciebie? No, raczej jaka tajemnica? No, myślę, że to będzie walka grappler kontra striker i zobaczymy, kto wygra. Nie? Powiedz mi, w tej chwili już zostaje ci niedużo tego czasu, chociaż jeszcze trzeba tego wysiłku dołożyć do walki. No oczywiście, 22 marzec, dzisiaj jest 27 styczeń, to jeszcze jest trochę czasu, prawda? Jeszcze 2 miesiące, niecałe 2 miesiące, więc jeszcze główny etap jeszcze przede mną. Zobacz, co się dzieje. Widzę. Broni się Sergiusz. Widzisz, nie poddawaj się Sergiusz. Nie, przetrwa to. Musi to przetrwać, bo to twardy chłopak jest. Ale Sergiusz ma dobre warunki też fizyczne. Dobre warunki, kurde, on woli stójkę, ale na razie są w parterze niestety. No niestety. Słuchaj, w takim razie co? Trzymam kciuki za powrót, trzymam kciuki za to, żebyście dali dobrą walkę z twoim rywalem. No i co? Wygra lepszy. Otóż oczywiście, no niech wygra lepszy. I żebyś tyle zdrowia nie zostawił. No, oby nie, ale no czasami trzeba, co nie? Żeby wygrać, czasami trzeba coś poświęcić. Mateusz Makarowski, dziękuję bardzo.